Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trochę innym materiale na kanale. Dzisiaj bez newsów. Właśnie zakończył się mecz gwiazd drużyn Al Nas i Al Hilal z PSG i w tym meczu goli nie zabrakło, na pewno kibice nie mieli na co narzekać, bo mecz był bardzo ciekawy. Skończył się wynikiem 5-4 dla PSG. Strzelanie zaczęło PSG po świetnym podaniu Neymara do Messiego. W trzeciej minucie mieliśmy już 1-0. Odpowiedź przyszła w 34 minucie za sprawą Cristiano Ronaldo. Po tym jak Navas uderzył go pięściami w głowę, Ronaldo wykorzystał rzut karny. 43 minuta i do siatki trafia tym razem Marquinhos po dośrodkowaniu Mbappe. Po chwili mamy rzut karny, którego nie wykorzystuje Neymar. Ładna tutaj obrona bramkarza, chociaż strzał mógł być dużo lepszy. Odpowiedź przyszła jeszcze w doliczonym czasie gry za sprawą Ronaldo, który na początku trafił z główki w słupek, a następnie dobił strzał i mieliśmy 2-2 po pierwszej połowie. Strzelanie w drugiej połowie rozpoczyna PSG, po świetnym rajdzie Mbappe do siatki trafia Ramos i mamy wynik 3-2. 3 minuty później znowu mamy remis, tym razem do siatki trafia Yang Kyun-soo. Nie minęła chwila i na prowadzeniu znowu drużyna PSG, tym razem ręka w polu karnym i do karnego podchodzi Mbappe, którego oczywiście wykorzystuje. 78 minuta, piłkę do siatki pakuje 20-letni Ekitike i PSG prowadzi już 5-3. Doliczony czas gry i ostatnią bramkę strzela Anderson Taliszka i mecz kończy się wynikiem 5-4 dla PSG. Generalnie napiszcie w komentarzach, co myślicie o takich filmach oraz o meczach gwiazd. Myślicie, że w Polsce przyszłoby coś takiego i na przykład Legia zagrała mecz razem z Lechem z jakąś lepszą drużyną z Europy? Jestem ciekaw waszych opinii, dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!